zmieniamy tor w Brachypelmy Bemej, dlatego że pojawiła się u niej pleśń i ten, no. Nie, kurwa. Dobra, sorry, że tak patrzę, ale u mnie jest kumpelo, więc nie chcę, żeby mi tutaj patrzył przez... Idź stąd, ty! Kurwa. No mówiłem, że tu jest kumpelo i zaraz mi tu wlezie. O nie, kichać mi się chce. O nie, co ja zrobię? Tak więc ja teraz ogarnę ten burdel i idę spać. Tak więc... No ja kończę, bo zaraz mi tu cała gromada dzieci wbije i już nic nie nagram. Wtedy już będzie nagranie do dupy. Cześć, witaj na kanale Frux. Zanim przejdziemy do filmu, nie zapomnij kliknąć subskrypcji, dzwoneczka oraz zostawić lajka pod filmem. A teraz zapraszam do oglądania. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Frux, a to jest kolejny terrorystyczny odcinek. Tak, tym razem powiedziałem terrorystyczny, nie terrorystyczny, bo ostatnio ktoś usłyszał terrorystyczny, dlatego teraz postaram się mówić to terrorystyczny, a nie terrorystyczny. Więc tak, w dzisiejszym odcinku zmieniamy tor w Brachypelmy Bemej, dlatego że ostatnio nie wyliniała. Jest ona obecnie teraz w stadium L6 i wyliniała dokładnie tydzień temu, więc dzisiaj pasowałoby ją też nakarmić, dlatego że ptaszniki po wylince są, no, głodne, nie da co się ukryć. Dzisiaj mam przygotowany nowy nożyk, załatwiłem sobie, taki jest bardziej ostry. No i łyżeczkę do, oczywiście, no, wrzucania mocznika, bo czym innym... Pęsetą jest niewygodnie, dlatego zaopatrzyłem się w łyżeczkę. Jak mogliście w sumie zaobserwować w poprzednich odcinkach, ale... Dobra, sorry, że tak patrzę, ale u mnie jest kumpelo, więc nie chcę, żeby mi tutaj patrzył przez okno w drzwiach czy coś. Tak więc na pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to jest zmienimy torf, aby po prostu, tutaj mam jeszcze małą wykałaczkę, przyda się przy wypędzaniu pająka z pojemnika oczywiście. Ja tutaj widzę naszą braszkę, powiem wam, że ona jest już wielkości 5 złotówki. Wyobraźcie sobie monetę 5-złotową. Tak więc co, no wypędzamy sobie ją. Ogólnie ona jest piękna w tym momencie, tak jej się kolorki pojawiły. Nie wiem, czy będzie to widać, ale ja nie chcę jej na razie brać na rękę, bo chociaż no w sumie no mógłbym ją wziąć. Nie ukrywam, że bardzo mnie to kusi. Spokojnie. Pamiętaj, że nie chcę ci zrobić krzywdy. Zaraz wam może ją pokażę, tak od góry. Ojojoj, tak wystrzeliła delikatnie, ale dobra. Może uda się ją jakoś wygonić, bo ja nie chcę jej straszyć w żadnym wypadku. Bo jak ona mi tu wstrzeli, wypędzić. Wow. Tak jak mówię, to jest wariat. Niech ją delikatnie w nóżkę szturchnę, to ona od razu chce wyskoczyć. O Jezu. Okej, wyszła mi tutaj. Zobaczcie. Już jest bydle, co nie? Kto obserwuje moją grupę na Facebooku, już wie, że moja braczka wyliniała i jest ona obecnie, no, wielka. Wow, no nie wiedziałem, że ona taka wielka jest, bo w pojemniku ona wyglądała zupełnie inaczej niż tutaj na tym. Wow, już jej ładne helicery widać, tak wam powiem szczerze. No to w tym momencie po prostu ją sobie zagonię do osobnego pojemnika, żeby... Ja teraz boję się tak ten mocniej sztuchnąć, bo ona mi wystrzeli. Dobra, weszła. Weszła do pojemnika, tak więc teraz ja ją przykryję, tak żeby się nie wystraszyła, bo z tego co zaobserwowałem, to ona jest dosyć taka, no, płochliwa, jeśli chodzi o otwieranie pojemnika. Zawsze kiedy otwieram pojemnik, to od razu gdzieś tam manewruję tymi swoimi odnóżami, żeby po prostu... No nie wiem, dlaczego tak robi, ale tak robi. No to dobra. Teraz wymieniamy sobie tor. Tu mamy jeszcze wylinkę, którą wam pokażę. Wyciągnę sobie ją.
Czekajcie, jak ja mam to chwycić? Wow. Zobaczcie, to jest jej wylinka. To jest najzwyklejszy naskórek. Tak więc ja sobie ją daję do kolekcji. No i w tym momencie przystępujemy do zmiany torfu. Tylko tak. Co ja zrobię? Gdzie ja wrzucę ten stary torf? Czekajcie, może coś tu znajdę. Wiem. Tutaj mam ogólnie taki kawałek plastiku. Nie pytajcie, co to jest. Ja sobie teraz na to rzucę ten torf. A później może sobie braszkę wezmę na rękę i wam pokażę dokładnie. Tak więc teraz przysypuję torf tu. Wow! Ja tak siekłem i od razu cały wyleciał i się rozbryzło po całym biurku. Nie sądziłem, że to tak wystrzeli. Dobra, mamy pusty pojemnik. Nie będę go czyścił, bo to w sumie nie ma sensu. Tak więc teraz bierzemy sobie nową warstwę torfu. Przy pomocy oczywiście łyżki, łyżeczki, czy jak to woli. Tutaj staram się jeszcze rozdrobnić, to bo wiadomo. Jak się grudki porobią, no to nie ma w ogóle później jak tego. Żeby nie narobić syfu w żadnym wypadku. No już i tak wystarczająco zrobiłem syf. Dobra, jeszcze trochę się wsypie. Jeszcze jedną wylinkę braszka posiedzi w tym i później już szykujemy jakiś inny, większy pojemnik, tak więc... I ogólnie jeśli chodzi o braszkę, to ona wyliniała dokładnie miesiąc temu. Znaczy tam kilka dni jeszcze było, ale miesiąc temu wyliniała, ostatni raz. Jeśli chodzi o tą wcześniejszą wylinkę, bo wiadomo, że ona wyliniała ostatnio, tydzień temu. Dokładnie w piątek, czyli tak jak dzisiaj. I stop, ty! Kurwa. No mówiłem, że tu jest kumpelo i zaraz mi tu wlezie. Ja pierdziu. Dobra, nieważne. Zraszamy torfa. Na razie go zroszę. A później sobie po prostu braszkę wezmę na rękę, bo po prostu nie mogę się oprzeć, bo ona jest taka duża, że ja już po prostu chcę ją na rękę. Jak była mniejsza, to jakoś tak, dobra, no chodzi, płaskocze i tyle. A teraz takie, wiadomo, bydle rośnie. Dobra, otworzyłem. Wow. Nie wiem, jak ja ją obrócę, bo ona jest ustawiona do mnie tyłem. O. Powiem wam, że ona ma nawet takie czerwone nogi już. Nie, już zrobił się ten karapaks taki mniejszy. Znaczy, Jezu, mniejszy. Taki bardziej ciemny. Mniejszy. Spoko. Dobre określenie, mniejszy. O nie, kichać mi się chce. O nie, co ja zrobię? Spróbuję jakoś tutaj zagonić, tylko nie chcę, żeby ona mnie się tu wystraszyła. Bo ona... O! Mam na ręce, pół sukcesu. O! Jezu, to jest taki wariat. Okej, zmieniam kadr. Zmieniam kadr. Widzicie, bydlak se postanowił pochodzić. Tutaj nie będzie tego tak widać, ale kolorki już są inne. Zobaczcie, jak to urosło w ogóle. Jakbym teraz miał ją... powiedzmy delikatnie no kopnąć, to ona tak by wystrzeliła naprawdę. No to jest mój wariacik taki mały. Znaczy już nie taki mały. Dobra, no to co, nakarmmy ją. Dobra, moi drodzy, znalazłem mącznika, więc można go wrzucać.
Spróbuję go troszkę podsunąć jeszcze. Okej, moi drodzy, Braszka, zanim złapię tego możnika, to tym razem zrobię dla was coś ciekawszego i nakarmimy sobie kątnika domowego. Mam nadzieję, że się nie spłoszy, jak to otworzę. O! Właśnie. O tym mówiłem. Dobra, otworzyłem. I teraz, sorry za jakość. Tak jak widzieliście, szybka akcja. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wiem, że nie za długi, nie za ciekawy, no ale no... jakoś tak Braszka nie chce ze mną współpracować. Muszę zostawić na 5 minut, żeby z tego mącznika zlokalizowała, a jak nagrywam, to ona nie chce jeść. Ja jedynie kątnik atakuję. Tak więc jeszcze mam dla was pewną informację. Już szykuje się pojemnik na świerszcze bananowe. Jak widzicie, już mam tutaj gotową siatkę wentylacyjną. U góry też. Jeszcze mi zostało tutaj. I tutaj. Tam w środku jest pojemnik na jajka. Tam to będzie kryjówka dla naszych świerszczy. Jeszcze tutaj będzie jedna. Jeden pojemnik. Drugi i trzeci i na górze. Tak więc... nie wiem, kiedy te świerszcze się pojawią na kanale. Ale powinny za jakiś czas być. No widzę, Braszka nie chce jeść. Ewidentnie. Później sobie zje. Ona jest powolnicy, więc powinna chcieć. Jak ja nieraz jej zraszam, to ona same kropelki wody atakuje. Nie rozumiem, dlaczego tak jest, że kropelki wody atakuje, a jak rzucę jej mącznika, to nie chce. Nie wiem. Trzy światy z tym pająkiem. Tak więc ja teraz ogarnę ten burdel i idę spać. Jestem zmęczony. Zresztą ostatnio pogoda nie dopisuje, więc jestem dwa razy bardziej zmęczony niż zazwyczaj. Co jest? A, spoko. Nieważne. No to co? Kończymy chyba. Co mógłbym wam jeszcze powiedzieć? Zapraszam na moją grupę na Facebooku, którą będziecie mieli w opisie. I dziękuję za 200 subskrypcji, to jest coś mega. Miał pojawić się specjal, ale niestety jeszcze się nie pojawi. Może tam na 300 subów się pojawi, nie wiem, co będzie z tym specjalem. No ale powinien być. Tak więc... no ja kończę, bo zaraz mi tu cała gromada dzieci wbije i już nic nie nagram. Wtedy już będzie nagranie do dupy. Tak więc... zapraszam na grupę, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia.